Hej, za 16 się w kolejnym filmie z serii Pokémon Diamond. Zakończyliśmy grę na Victory Road. No i tak, jak żeśmy tu przeszli, jak żeśmy tu doszli, w ogóle Ripple nam chodzi, nie chodzi, nie pamiętam. Kurczę, dawno je nagrywałem. Tak, moje Pokémony mają się dobrze, więc chyba świadczy to o tym, że niedawno co tutaj doszedłem. Tak, tu możemy jeszcze się przejść na dół, zaraz zobaczymy, czy też jeszcze przypadkiem jakieś przedmioty się nie kryją. Aha, dobra, tu jest wejście. Okej, czyli już wiemy, gdzie jesteśmy. Dobra, to na początek może odcinka. Rozprawmy się z kilkoma trenerami, którzy właśnie znajdują się tutaj właśnie na Victory Road, na zwycięstwa. Będę ciągle walczył, żeby wzbijać się coraz wyżej, coraz bliżej nieba. Okej. Także na sam początek mamy ptasią trenerkę Hanę, która chce walczyć i wysyła do walki Noctowla. Chyba moim pierwszym Pokémonem jest Abipom, więc i w sumie nie jest tak tragicznie. Jeśli chodzi o dobry Pokémon na pierwszej walki, 3 poziomy przewagi, może być całkiem w porządku. Dobra, z naszej strony Strange. Myślę, że gorzej miałby chyba Empolinum w walce z Noctowlem, chociaż z drugiej strony jest odporny na jego ataki, ale jednak Noctowl ma bardzo dobry spec def. A def, no, już nie taki dobry. Wow, użyła na mnie Zen Headbutt. Zen Headbutt nie wiem, czy mi się okazji zobaczyć ten atak. To jest atak psychiczny, co ciekawe fizyczny właśnie, który podobnie jak też zwykły Headbutt może potknąć. Ma siłę chyba 80 albo 70, tylko że ma ograniczoną cenność. To jest wada tego ataku. Dobra, i 1596 punktów expa, całkiem przyzwoity wynik. I kolejny Pokémonem trenerki jest Staraptor. Ach, to Staraptor mi obniża atak na wejściu. Poza tym Staraptor może mieć Close Combat. Na Staraptora trzeba być ostrożnym. Zaraz, Staraptor nie jestem pewien, czy daje FA do ataku, czy do speeda, ale mi się coś zdaje, że chyba do ataku jednak. Ale mimo wszystko, walka właśnie... To kurczę, Ambipom może być ryzykowna, skoro jak wyślę Machampa, dostanę latającym atakiem, to może być jeszcze gorzej. Także z naszej strony osłabmy mu ewentualny atak i obronę. Miejmy nadzieję, że tego Close Combat nie użyje. I Aerolace. W sumie nie jest źle, choć następny atak może być dla mnie bardzo niebezpieczny, jeśli właśnie to będzie Close Combat. Dobra, z mojej strony Strength. Już mogę też użyć drugiego tego, ale już dobra. Zostawmy to, używamy Strength'a. W sumie tylko jeden poziom przewagi mamy i połowa HP, a z kolei ten używa Close Combat, a nie chcie. Dobra, przeżyję to. A gdzie tam? Dobra, więc... Tak, Defense, Pet Defense oczywiście spada, a nasz Ambipom niestety też pada w sumie. Dobra, no to kolejny Pokémon, którego myślę do walki będzie Machamp. Idzie. Ja ożywię Ambipoma, ze względu na to, że chcę, żeby dostał expa, chcę, żeby dostał FA-y. Mam tu coś do leczenia, do ożywienia. Jakiś revive albo coś takiego. Zaraz, tu są leki, max potion elixir, max elixir, zaraz. HP and Restore to chyba... Status healer, okej, tu to będzie. I revive'y mam 11. Nie jest to jakoś super dużo, ale... No, niech będzie. Dobra, ten pewnie Aerial Ace, dokładnie. Cóż by innego, może miało sens na Machampie. No ma niby ten atak obniżony, ale mimo wszystko zabiera to mi bardzo dużo. Ach, cóż. Dobra, z mojej strony Rock Climb. O, jeszcze Agility. No i w sumie dobrze. Lepsze to niż atakowanie mnie. Dobra, i z naszej strony Rock Climb. Machamp ma wyższy atak niż Ambipom, więc nawet i ten Rock Climb myślę, że powinien zdziałać całkiem sporo. Poza tym Close Combat obniżył Staraptor Defense, także... Także kończy się jak się kończy, ale naprawdę nie było łatwo. Po 880 punktów expa. No i pokonujemy Hanę. Kurczę, słabe te poki nasze trochę. Została uziemiona. Prawdopodobnie. Kurczę, naprawdę, dowalili mi. Dobra, także tak, tu mamy przedmiot, jakim jest Full Heal, oby się nie przydał. Dobra, chodźmy teraz, w sumie Ripple mi się skończył. Czy ja pokazywałem, jakie dzikie poki tu żyją? Chyba nie. Więc na przykład żyje tu Machoke. No i tak, Ambipom na Machoka też nie jest wcale dobrym wyborem w żadnym wypadku, jeden walcząc za ataki po mnie. Chyba, że spróbuję Machampem. Później ewentualny crossover, na to się będzie musiał chyba co chwilę wracać do centrum Pokémon. No niemożliwe. Później dołączy do nas pewna trenerka, ale to dopiero znacznie później.
Dobra, Scary Face. A nie chcę. Może Quick Claw zadziała, nie przesądzałem jeszcze. Nie, bądźmy najgorszej myśli, jednak nie zadziała. Wake Up Slap, no to w sumie nie jest tragicznie, Wake Up Slap jest dość słaby. Choć i tak trochę mi wziął. Dobra, zresztą sobie Cross Chop, chyba to zdejmie tego maczoka. Jak będzie skuteczny, to już na pewno. 46 poziom, 3 poziomy przewagi nad dzikimi pokami, no niemożliwe. No i jeszcze ten to przetrwał. A, skubany. Dobra, Quick Claw. Bardzo dobrze. No to Rock Climb na dobitkę. I kończymy tę walkę. Więc moral z tej historii taki, że warto jest jeszcze trochę przekspić. Dobra, po 470. No i kolejnym dzikim Pokémonem zaraz zobaczymy, co będzie, tylko tak. Zobaczmy, czy Ambipom przypadkiem czegoś nie ma, bo Revive'y, inne leki, albo ewentualnie Ultra Ball'e są jak najbardziej pożądane w tym miejscu. Może jakiegoś nowego Pokémona też spotkamy, bo takowe też tu występują. Bynajmniej nie jest tym Pokémonem Graveler. Level 45. Nie wiem, czy mi się opłaca ryzykować i osłabiać Graveler Ticklem, ale spróbujemy. Może się nie zdetonuje, może nie użyje Earthquake. Miejmy na taką nadzieję chociażby. No i co zrobi Graveler? Graveler używa Double Edge. To w sumie jakoś super dużo mi chyba nie zrobi. A Graveler ma Rock Head, dlatego jemu też tu nic nie robi. A mój Brick Break raczej chyba nie starczy. Coś tak mi się to źle widzi. No, dokładnie. I co? Detonuje się? Używa Earthquake, jeszcze lepiej. Dobra, ja chyba tego już nie przeżyję znowu. Czyli znów Ambipom nam padnie niestety. Dobrze, że nie robiłem Ambipom pod Returna, bo tutaj będzie nam padać co chwilę. Dobra, kolejny Pokémon, no co? No muszę zostać Machampa, co innego. Tak, jeszcze troszeczkę. Dokładnie. No chyba nawet Rock Climb załatwi sprawę. Nasze najsłabsze uderzenie w sumie będzie nieefektywne, no ale... Graveler ma obniżony defense, także bez dwóch zdań pada. Okej, czyli Machamp dostaje 860 punktów expa, co starcza prawie mu na level. Zaraz jeszcze tylko zobaczę, jakiego mam Pokémona jako drugiego, to chyba nie będzie właściwie Pokémon, no Machamp. No ale ja Machampa tutaj nie chcę tylko expić. Empoleonem też się trochę pobijemy ewentualnie, bo to są dosyć dobre poki jako oponenci dla Empoleona. Ja tymczasem jeszcze się wrócę do centrum Pokémon, no na to miejsce chyba z 10 odcinków będzie trzeba przejść. Dobra, kolejny Graveler. No to oczywiście tutaj jeden surf i Gravelera nie ma. Jak zwykle musi dzwonić telefon, jak nagrywam. Dobra, odbierzemy kiedy indziej. Surf! Dobra. Wykańcza to Gravelera. W sumie nie było innej opcji. No, w sumie też Empoleon ma nie za wiele expa wbite. Tu wpadnie spore V do defensa, także całkiem praktyczne. Dobra, także szybka akcja, centrum Pokémon. Chcę marnować leków, a skoro jestem w pobliżu centrum Pokémon, to jeszcze jako tak można się wrócić w razie kłopotów. Dobra. To wracamy się na Victor Road. I chodźmy dalej. Sobie tutaj można teraz zejść na dół, używając Rock Climba, zobaczyć, cóż to za przedmiot tam się kryje i cóż za Pokémony ma ten oto trener przed nami. Właściwie trener bądź trenerka. W każdym razie to jest psychotrener bądź trenerka. Bądź ostrożny, śmiertelniku, widzę przyszłość. No okej. Okay. Dobra, więc psychotrener tym razem. Brace sobie walczyć, jeden do walki Huntera. Kurczę, no to ma Ambipomem też w ogóle nic tutaj nie zdziałam. Jeszcze wpadną mi złe fały. Dobra, to trzeba wysłać nie Machampa, tylko Empoleona. Tylko on ma jakiś sens w walce z Gengarem. No okej, okay, a co zrobić? Znaczy Gengar, Hunter. A Hunter użyła Payback. No to w sumie za wiele mnie nie zrobi, będzie nieefektywne. No okej, okay. Także z mojej strony jeszcze jest krytyczny. Co za mnie fart w dzisiejszym odcinku, naprawdę. Dobra, z naszej strony surf oczywiście. Tu zmyję Gengar. No co ja jestem Gengarem? Huntera z pola walki. No i Ambipom powinien zdobyć już poziom. No tak, jeszcze Shellbar troszeczkę mnie podleczy.
Bardzo dobrze. No i 580 punktów expa. Okej, okay. Level 50. Atak plus 4, speed plus 3. O, defense plus 2. No to nie jest tak najgorzej. Dobra, 580 dla Empoliona. No i kolejnym Pokemonem jest właśnie Gengar. A, skąd był nie ten Gengar? Dobra, więc Bryce wysłał Gengara. No to tutaj myślę, że też jeden surf powinien załatwić sprawę. Nie jestem pewien. A jednak nie, Gengar używa Payback. Jeszcze pierwszy jest, kurczę. Gengar jest ogólnie całkiem szybkim Pokemon, no. I wzięło tyle co nic. A z naszej strony surf. I padnie, padnie. Dobrze. Także rozwalamy Gengara. 3 FA do spec ataku, jak najbardziej pożądane. No i tak. Już mam pełne HP. Okej. Okay. Dobra, 1800 punktów exp. Nieźle. No i ostatnim Pokemonem jest Alakazam. O, z grubej rury trener. Alakazam, nie wiem, czy byśmy tezę zobaczyć, to wyższa forma Kadabry. Również Kadabra właśnie ewoluuje przez wymianę. Dobra, nie wiem, czy wam pokazywałem Waterfalla. I w sumie Kadabra używa Command, więc na dobrą sprawę nie tak źle, że właśnie Waterfalla użyłem, bo jest to atak fizyczny. Choć nie wiem, czy zdejmie właśnie Alakazama, bo mimo wszystko nie mam zbyt dużego ataku fizycznego. Także może nie zdjąć. Alakazam ma naprawdę cienki def, ale wystarczyło jednak. Bardzo dobrze. Dobra, czyli wodospad również podziałał. Okej, czyli pokonaliśmy Bryce'a. A więc niech taki będzie. Jednak lepiej widziałem twoją przyszłość, coś w tym stylu. Dobra, także Abipo ma już poziom, to teraz mogę sobie wysłać na pierwszego Pokemona Machampa. Okej, okay. Zerkajmy, czy tu gdzieś nie kryją się jakieś przedmioty, bo tam są takie podejrzane kamyki. No i kolejny dziki Pokemon. No w sumie tutaj występuje kilka nowych. Bądź będzie występowało na wyższych piętrach, do końca nie pamiętam, gdzież to one były. Miejmy nadzieję, że będzie nam dane jakiegoś nowego Pokemona spotkać. Dobra, z naszej strony Rocksteady oczywiście, Golbat. Golbat używa Minluk. Nie mam zamiaru uciekać, także spokojnie. Rocksteady'em sobie powinienem go wykończyć. Umiejętność No Guard ma raczej więcej plusów niż minusów, bo w końcu my trafiamy, a jednak Golbat to przetrwał. No ale jednak przeciwnik też może trafić czymś, co normalnie raczej nie trafia. No dobra, naszą stronę Poison Fang otruje, oby nie, dobrze, nie otruło. To Rock Climb na dobitkę i po sprawie, po Golbacie. No i level 50 dla Machampa. Sobie tu myślę, że nadrobimy tę niską przewagę levelową. No kurczę, to bardzo szybko wbija się poziomy. Plus 4 do ataku, plus 3 do obrony. Bardzo fajnie. A dobra, to znów jako pierwszego Pokemona, co ja mogę wysłać. Może albo mocną. Zobaczymy, jak sobie poradzi na Victor Road. Dobra, kolejny dziki Pokemon. No tak, będą tutaj nas napastowały, ale ja muszę wbić te expa, no niestety. Sobie Medicham. Medicham może być dość problematycznym Pokemonem, ze względu na to, że ma typ walczący. Jak tu to mądrze rozegrać? To jest zasadnicze pytanie. Nie pamiętam, co daje FV też Medicham, czy do spec ataku, czy może do defensa. Nie, może lepiej nie ryzykować, spróbujemy uciec z tej walki. Okej, okay. Smogbola mamy, także nie musimy się przejmować niczym zupełnie. No i dobra, mamy kolejny nowy TM, TM41 z ruchem Torment. I w sumie Torment, o tym można by trochę coś powiedzieć. Torment to jest numer 41, czyli kawałek trzeba przelecieć na dół. Dobra, mamy Torment. Właśnie Torment z ruch typu mrocznego, który sprawia, że przeciwnik dwa razy pod rząd nie może użyć tego samego ruchu bądź ataku. Tak to działa. Dobra, przejdźmy się teraz ten kawałek. Jak tam czasowo stoimy? Od 14 minut, no to spokojnie, kolejny Medicham, a niechcie. Z Medichamami to ja się wolę nie bić. Mimo wszystko. Dobra, tak jest, nasz snowboarding oczywiście musi działać. Czy może lepiej zaryzykujmy i użyjmy Woodhammera, no nie wiem. No jakby miało wystarczyć, no to spoko, ale jak nie wystarczy... O, wystarczył. No ale mi też zgarnęło trochę. Dobra, udało mi się rozwalić Medichama jednym Woodhammerem. To już było dobre. To było naprawdę dobre. Dobra, więc tak. Tam też nie przejdziemy. Chyba bym musiał po prostu wejść wyżej. I się przejść dalej. Dobra, Golbat.
Na dobrą sprawę Golbata mógłbym atakować Ice Shardem. Tylko czy mi to na dobre wyjdzie. No bo Golbat ma zarówno ataki trujące, jak i latające, które są na mnie super efektywne. Także ryzyko jest, jak najbardziej. Dobra, stabowany Ice Shard z siłą 60. No myślę, że to weźmie koło połowy, przynajmniej mam taką nadzieję. No jeśli troszeczkę mniej niż pół, a nawet wzięło więcej, no to całkiem w porządku. O, użyłam minuk, bardzo dobrze. Teraz nam się trochę przyfarciło. Jeszcze oczywiście opad go porani. Także dobrze jest. Golbaty jednak możemy sobie śmiało rozwalać. O, właśnie wpadnie jakiś krytyczny, co one tam mogą znać. Arcutter albo Poison Fang. Już Wing Attacku chyba na tym poziomie nie znają. No, zwykle złego Arcutter jest lepszy aniżeli Wing Attack, choć ma spore szanse na coś krytyczne, ale mimo wszystko to jest tak specjalne. Golbat ze specjal ataku to z jakiś za dobry to nie jest. Okej, okay, dwa EV do Speeda też nam wpadły. Tak, coś tu mamy na kamyku? O, mamy. Na tym, na tym. Tak, Ultra Bola. No, to będzie wsyłapać nowe Pokémony. Dobra, chodźmy dalej. Znaczy właśnie wróćmy się z powrotem tam na górę, bo tam jest przejście dalej. Na dobrą sprawę. No i Graveler. Jak Graveler, to my chyba będziemy musieli użyć albo Ice Shark. Nie, nie, tu się bardziej Earthquake jednak opłaci. Bo jak... Po krótkiej kalkulacji Earthquake uderzy z siłą 200, bo jest super efektywny, a Ice Shard by uderzył zaledwie za 120. Pewnie Earthquake się bardziej opłaci. Oczywiście najbardziej by się opłacił Woodhammer, no ale szkoda naszych HP z kolei. A Woodhammer jak ma siłę 120 plus stab, czyli 180 razy 4 na Gravelerze, bo podwójnie dobry, no to przywaliłoby za ponad 700. No nie, no krytyczny. Serio. Musiał wpaść. Dobrze, że ja wciąż jestem jeszcze blisko centrum Pokémon, więc zawsze, jak mówiłem, można się wrócić od biedy. Dobra, Ice Shard na dobitkę. No tak już minimalnie brakuje mi do ubijania tych poków. No kurczę, piłbym po dwa poziomy dla każdego poka i już bym rozwalał je od razu. No tak, między odcinkami za bardzo mi się też nie opyla XP. Z kolei super wyekspionych poków też nie chcę mieć, bo co to będzie za wyzwanie ta gra? Żadne praktycznie. Dobra, także wespnijmy się Machampie na tę górę tutaj i lecimy z powrotem do tą Pokémon. Oczywiście nas coś napadnie, a jakże krok przed wyjściem. No i tym Pokémonem jest Medicham po raz kolejny. Oczywiście ja się z nim bić nie muszę i nie mam najmniejszego zamiaru. Dlatego też i... Uciekamy z walki. Okej. Okay. Dobra, czyli tak, polecimy nasze Pokémony. Jak tam czasowo stoimy? No niecałe 20 minut, czyli śmiało można by... Na dobrą sprawę to jeszcze wcale dalej nie przeszliśmy. Dobra, chyba zacznę już używać tych w końcu Ripeli, bo kurczę, nigdy nie dojdziemy wyżej. Dobra. Także zbieramy się i lecimy. Szybko. No. Żeby przejść jeszcze cokolwiek w tym odcinku. No, chciałem na 90 dojść na ligę, no ale niestety nie da się. No dobra, także z naszej strony poleci teraz Super Ripple albo Max Ripple w sumie. Okej, okay. No i lecimy dalej. Czyli tak, ciąg dalszy drogi wiedzie... Podejrzę tędy i tu na dół. Rock Climb. Mam nadzieję, że tu nie będzie flash potrzebny, bo jak będzie, to się trochę zdenerwuję. Dobra, teraz muszę uważać, żeby nie zaskoczyć przypadkiem, bo musimy wejść tu na górę. Dobra, prosto pod trenera Ace Trainera. Pokaż mi, jak walczyłeś, by się tu dostać. No dalej. Dobra, więc my Ace Trainerka. Imieniem Maria chce z nami walczyć i wysyła do walki Golduck'a. No to w sumie najgorszego Pokémona mamy na start, bo jeden Woodhammer powinien załatwić sprawę. Idzie, że Abomasnow i walczmy. Dobra, także z naszej strony oczywiście, tak jak wspomniałem, Woodhammer. Golduck jest szybszy, że Disable. Wow.
No, typu nie zadziała, jeżeli Pokémon nie użyje żadnego ataku w czasie walki. Także to nie było do końca przemyślane rozwiązanie. Dobra, z naszej strony oczywiście Warhammer wykracza to Godak. No w końcu podwójnie dobry, jeszcze stabowany, to jest moc. Dobra, także rozwalamy Golda, kolejny Pokémon knepki, ła, 1700 expa. W sumie wpadły mi dwa EV do spec ataku, trochę zbędne. Trzeba na to patrzeć, trzeba na to zwracać uwagę, żeby mieć dobre poksy. Blizzy, to mi wpadnie 3 EV chyba do HP za Blizzy. Blizzy jest wyższą formą Chansey. Jest to właśnie Pokémon o bardzo dużej ilości HP, o bardzo dobrym spec defie, ale za to o cienkim defie. Dlatego też i śmiało mogę go zaatakować chociażby takim Earthquake'iem. Zresztą na dobrą sprawę mógłbym nawet nawalać Ice Shardem i też by to miało bardzo, że tak powiem, przyzwoity efekt na tym Pokémonie. Dobra, patrzę jak te HP powoli ubywają. Na levelu sety może mieć ich nawet z 500, także... No teraz może mieć nawet koło, no ponad 200 na pewno, no. Dobra, także pomyśleliśmy Blizzy, za Blizzy też jest ogrom expa. 2600. No, napkoliśmy Marię bez większego problemu. Wszystko po jednym czasie. A więc tak walczyłeś. No nie zawsze, ale... no niekiedy też i się walczyło właśnie tak. Dobra, tu aż cię prosi, żeby coś było. I jest Max Elixir. Dobra, zrobiłem tylko Ambipom czegoś przypadkiem. Tam nie ma, a ma. Co tam Ambipom ma? Ambipom ma Ultra Bola. Może być. Choć najbardziej bym się właśnie ucieszył z jakiegoś Revive'a bądź innego dobrego leku. Dobra, jesteśmy teraz w kolejnej części, gdzie będzie nam potrzebny Rock Smash i Strength. Tak, zaraz tu na dole. No zobaczmy, co tu jest na dole najpierw. Czyli nie wiem, czy w tej części będą talerze, czy nie. No dobra, są kamienie do przepchania. Je trzeba przepchać w pewien jakiś inteligentny sposób, by odblokować sobie przejście dalej. Dobra, czyli pchamy tak, tak i tak. Dobra, i możemy już sobie przejść. Dobra, to teraz tak, tu mamy jeszcze trenerów. Mamy jednak, mamy. Ty... To jak wyglądasz, mówi jaki naprawdę jesteś. Albo coś takiego. No dobra, więc walczmy z kolejnym trenerem Asem, Omarem, który właśnie wysyła do walki Rapidasha. Na dobrą sprawę mamy Earthquake, ale Rapidash chyba będzie szybszy od nas, więc można się porządnie dostać jakimś ognistym atakiem. Także jest ryzyko. Na dobrą sprawę nie wiem, czy Rapidash zna jakiś mocno ognisty atak na tym poziomie. Miejmy nadzieję, że nie. Growl! Okej, czyli Earthquake był jak najbardziej dobrym wyborem. No co prawda po Growlu to ja nie wiem, czy wystarczy na tego Rapidasha, ale... Czy nie, czy mieliśmy okazję zobaczyć Rapidasha. No w każdym razie jest wyższa forma ponity pokemonogenisty, jak zresztą widać. Dobra, czyli Earthquake z naszej strony, no weź, kurczę, prawie. Dobra, ale o właśnie, opad tylko porani i Ice Shardem mógł spokojnie go dobić. Więc nasze ability w tym przypadku tutaj się akurat przydało. Dobra, Ice Shard i wpadło nam kolejne 2 EV do Speedo. I oczywiście trochę expo. Dobra, starcz, dobrze. Także rozwaliliśmy Rapidash. Okej, za Rapidasha dostanę chyba nawet niezły expo. 1800! Okej, to mi starczy na kolejny poziom, poziom 51. Atak plus 2, speed plus 2, spec defense plus 2, defense czemu tylko plus 1. To nie fajnie. Dobra, opad sobie pada, fajno. Ja teraz będę się rozmienić Pokemona. Jakby szkolenie Pokemon będzie Rampardos, to jest Pokemon kamienny. Inny Rampardosa w sumie. Niezły byłby Ambipom, bo wpadło mi chyba za niego 2 EV do ataku. Rampardos jest wyższą formą Kanidosa. Tego kamiennego Pokemona, którego mieliśmy ze Skamieliny. Dokładnie. Dobra, co z naszej strony Twinkle osłabnie mu atak i obronę. No, osłabienie mu ataku jest jak najbardziej wskazane, z tego względu, że on, kurczę, atak ma naprawdę porządny. Właśnie to jest Pokemon, można by tak powiedzieć, prehistoryczny. Mocny dosyć. W sensie w ataku przywalić potrafi. Nawet po osłabionym ataku niestabowany Zen Headbutt zabrał mi coś. Aż tak pomyśleć, co by było, gdyby użył ataku kamiennego, bo takiego jest właśnie typu. Stąd też i zaraz z mojej strony poleci Brick Break! Także Brick Break. No. Starczy to nie starczy, to ok. Rampardos nie ma jakiejś super defensywy. I starczyło.
Okej, okay, Ambipom, nie doceniłem twojej siły. No Ambipom potrafi tam coś, tylko żeby trzymałeś. Kuleje i to ostro. Dobra, i opad ciągle pada i rani mnie niestety, to już jest zła strona tego medalu. Dobra, i kolejnym i ostatnim Pokemonem trenera jest Carnivine. Nie wiem, czy byś mógł też okazję zobaczyć Carnivine'a. Carnivine jest Pokemonem takim trawiastym. Jest to Pokemon latająca pułapka, tak się określa ten rodzaj rośliny. Jest to Pokemon właśnie trawiasto latający. Właściwie można go złapać na Great Marsh, o tym nie wspomniałem. Jak się ma szczęście, to właśnie jakiegoś tam dnia, o jakiejś tam porze znaleźć go tam można. Dobra, i Carnivine używa Ring Out. Nie tylko jestem pewien, jaką ma siłę ten atak. Ale chyba nie za dużo. No przynajmniej Carnivine jest raczej lepszy w specataku, aniżeli w ataku. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, tak, opat rani zarówno mnie, jak i jego. No to z mojej strony już kac na dobitkę, byle trafił. Trafiony. Także kończymy tę walkę. Cios krytyczny jeszcze na dobitkę, no jakby nie mógł wpaść tyle wcześniej, naprawdę. Dobra, 1589 punktów ekspo za Carnivine'a, no i tyle sposobem pokonania Momara. Jesteś taki mocny, jak wyglądasz. Na jakiego wyglądasz, o. No być może, dobra, teraz, aha, tu się można wrócić, aha, a tu z kolei są uskoki na rower, tam można chyba do jakiegoś przedmiotu dotrzeć, dobra, to w dobrą sprawę można by się i tam przejść, jak tam czasowo stoi, 26 minut, to tak do pół godzinki możemy jeszcze dociągnąć, będę mi się tylko nagle jakoś Ripple nie skończył, dobra, ten kamień teraz musimy przepchnąć w tę stronę, aby móc sobie swobodnie przejechać rowerkiem, skoro już a dobra, Pokemony też można pozmieniać, pierwszego może sobie teraz wystawię Staraptora do walki. Chociaż nie, ten nie ma levelu, Empoleon. To nim się pobijemy. Dobra, z naszej strony jeszcze teraz poleci rowerek. Gdzież to jest ten rowerek? Ten rowerek jest tutaj. Także siad na rower i... Dobra. Jump. Aha, tu jest ten przedmiot. A teraz musimy sobie zredukować przerzutkę. Rozbić tę skałę. I se... Przeskoczyć delikatnie. Dobra, Ripple się skończył, to trochę niedobrze. Bo zaczął nas napadać dzikie poksy! Dzikie Graver i inne takie. Dobra. Empoleon. I z naszej strony do odmiany może... Dobra, niech będzie już ten ser. W sumie można też zaryzykować Waterfalla, będzie podchłonie dobry, tylko że właśnie no, nasz atak plus, nasz niski atak plus wysoki defense Graveler, no to tak nie jestem do końca przekonany, czy to tak od razu by wykończyło Graveler, czy też nie, ewentualnie Earthquake zabolałby i to dosyć. Dobra, jeszcze jest jedna walka z dzikim poksem ewentualnie i można by właśnie użyć kolejnego Ripela, żeby już za bardzo się nie męczyć. Golbat! No jak Golbat, to my oczywiście musimy użyć Surfa. Możemy popróbować innymi atakami, ale Surf jest naszym najmocniejszym uderzeniem, a nie chciałbym przeciągać walki na ewentualne dwie tury, choć bardzo prawdopodobne, że i tak się nieco przeciągnie. Dobra, ten używa Minluk, bardzo dobrze, lepsze to niż atakowanie mnie. Ewentualnie mógłby jeszcze użyć Poison Fanga, na mnie to nie zadziała w tym momencie, też ataki trujące działają w ogóle na poki stalowe. Nie wiem do końca, jaką logiką to było kierowane, no ale dobra, tak już jest. No i R-Cutter, no to może ciut zaboleć. Nie będzie czystym krytycznym, bo jak będzie krytyczny, to zabolałoby trochę bardziej. No to Waterfall na dobitkę. Bam. I tym oto sposobem pokonujemy go Golbata. I za Golbata dostajemy kolejny z 1000 punktów expa, no może będzie. 1 HP? 2. 1123. Ho, ho. Dobra, i poziom 50. Spaca tak plus 5! Ostro. To za te Gengary i Alakazama na pewno. Dobra, Max Ever! Dobra, to już kolejnego Ripela sobie przygotujemy. Dobra, z rowera jeszcze nie schodzimy. Max Ripel, okej. Okay. Jako pierwszego Pokemona to już mogę sobie wysłać coś innego, tak jak myślałem, może Staraptor to być. Dobra, i lecimy. Trzeba przeskoczyć. Aha, i tu mam po prostu zejście... A, tu się wróciłem, okej. Okay. Dobra, czyli teraz pozostaje nam tylko przejść... Dobra, to już z rowera lepiej zejdę, bo przepchnę skały jakoś nie tak jak trzeba i kłopot z tego będzie. Teraz musimy tą skałę pchnąć, tą skałę rozbić Rock Smashem i po prostu tamten głaz z powrotem wypchnąć do góry. Na takiej zasadzie.
No, teraz rozwalić tę skałkę i dojdziemy do przejścia chyba dalej. Ale czy jakieś przedmioty tu się w ogóle kryją? Tak nie sprawdzam nic. Dobra, i Ace Trainerka. Chyba już ostatni trenerka dzisiejszego odcinka, bo już film wyszedł trochę długi. Przybysz może być dobrą jakby, nie wiem, rozgrzewką przed elitarną czwórkę Ligi Pokémon. No, zobaczymy, czy będę taką rozgrzewusią. Dobra, więc trenerka Scenic najwalczy z walki Clefable. Clefable jest wyższą formą Clefairy. Dokładnie, więc to jest Pokémon normalny, także nawet mój Close Combat być może wystarczyłby na niego. Bądź na nią, to jest nie ona. No, nie wiem. Dobra, spróbujmy Close Combat. Tylko Clefable może być Q-Charm, także jeżeli by go nie starczyło, to może mi zauroczyć. No, oczywiście defensy mi też spadną. Także może nie być tak różowo. Dobra, udało nam się rozwalić Clefable jednym Close Combatem. Fajnie, to jest Clefable, daje chyba do HP fały. Jak dobrze pamiętam, pewnie jestem. Dobra, 1200 punktów exp. No i kolejny Pokémon trenerki jest Torterra. Czyli również Pokémon poddaty na nasze ataki. Torterra jest wyższą formą Grotla. Czyli Pokémon wyewoluowany ze startera Turtwinga. Więc mieliśmy właśnie okazję go też zobaczyć. Może i nawet nie. Jest to właśnie Pokémon trawiastoziemny. Budowa ataki są mega dobre na niego. Dobra, ten używa Leech Seed. O, to dobrze, że zaciąłem w powietrze. No i z naszej strony super efektywny Fly. Torterra w sumie ma nie najgorszy defense, więc nie wiem, czy mój Fly wystarczy. Wystarczył. Dobra, Staraptor, mocne ptaszysko. Okej, także rozwalamy Torterrę i tym sposobem zdobywamy 2139 punktów exp. I pokonujemy trenerkę z Sydney. Taka wzmocnienia się bardziej niż kogokolwiek na świecie. Dobra, 5700 za zwycięstwo. No i możemy sobie śmigać dalej. No i teraz zasadnicze pytanie. Coś tu tak się kryje, tylko tam chyba gdzieś dalej. Dobra, teraz to trzeba jakoś tak przepchnąć, żebym mógł przejść. Aha, i tak muszę to pchnąć w tę stronę, bo inaczej nie przejdę. Dobra, tu mamy trenera. Kolejnego. Pozwól, że sprawdzę, jak bardzo utrenowałeś swoje Pokémony. No dobra, niech będzie. Tamta miała być ostatnią trenerką, no ale wpadł już nam trener, no to dobra. Więc weteran Clyde chce walczyć do walki Staraptora! Ja wyszedłem do walki, uwaga, uwaga! Staraptora. Staraptor kontra Staraptor, tylko że mój ma 3 poziomy przewagi. Taka to różnica. No niestety Intimidate zarówno jemu, jak i mi niestety. No, mi niestety, jemu to dobrze, obniży atak. Dobra, z naszej strony Aerolace. Zobaczmy, co zrobi przeciwnik. Jak użyje Close Combat, no to w sumie dobrze dla nas będzie. Oho, czyż będzie odkrytyczny? Dokładnie. Dobra, a ten już jak Growl. No to tu mnie zaskoczył po całości, więc najprawdopodobniej wyjdę bez straty HP i to ani jednego, bo użyjemy Quick Attack na dobitkę. Bo nie jest coś z priorytetem, tak jak już w sumie powtarzam to nie wiem który raz. No i dobra, kolejny Pokémon trenera będzie... Och, co to będzie? To chyba będzie, co to będzie? To będzie Hippodown. A Hippodown to jest Pokémon ziemny. I daje fał do HP. Czym by tu się bawić? No myślę, że jednak Empoleon będzie chyba najlepszym wyborem. Mimo, że to jest właśnie Pokémon ziemny, czyli dobry na mnie, ale ja tutaj jednym surfem go zmyję z powierzchni ziemi, także... I jego ewentualna burza piaskowa też nie będzie na mnie dobra. Zobaczcie, jak ci wchodzi Hippodon! To jest wyższa forma właśnie Hippopotasa, którego tak próbowałem złapać i się nie udało. Zresztą to jest całkiem fajny Pokémon. I to ciekawe, samice wyglądają różnie. Właśnie samiec jest taki szaro-żółty, a z kolei samica jest szaro-szara. I ma chyba trochę mniejsze kły te na spodzie. To jest właśnie taki piaskowy hipopotam. Czego to oni nie wymyślą? Dobra, więc zostaliśmy hipopotamy. Ten, co ciekawe, chyba nie jest od streama, skoro przynajmniej nie widzę tutaj burzy piaskowej. Dobra, także tak, HP miał sporo do odnowienia HP na max. I 1993 punkty expa. Mój rok urodzenia, no niemożliwe. Dobra, Clayton, wspaniale. Dokładnie, 1500 zwycięstwo, wow. Bogaty ten weteran. Przypomniałby się, kurczę, Ambipomen, tylko że...
No właśnie. Trochę mało HP mamy. Ile to tam jakichś potionów mam, czy tam czegoś, zerkniemy. Hiperpotion wdycha, furistorów 12. A czegoś takiego mniejszego kalibru to ja nie mam? No właśnie, chyba nie bardzo. No nie, nie, nie. Dobra, użyjmy hiperpotiona w takim razie. Możemy sobie kupić jakieś mumilki albo coś takiego. W razie gdybym przerwał sobie tą wędrówkę i wyszedł na moment. Dobra, się tak tylko zerkniemy. Właśnie, gdzieś ten przedmiot jeszcze się kryje. Kurczę, gdzie? Pokażcie mi no. Albo tu. Albo tu. Okej, okay, Rare Candy! Sobie tak myślałem o Rare Candy, bo może się nawet i przydać. Dobra, ja ten kamień tam przepchnąć na razie nie mogę, bo do niego to tamtędy nie dojdę. Dobra, co my tutaj mamy? Tu mamy... zejście na dół, okej. Okay. Jak się wrócę, to ja bym mógł przepchnąć tamten kamień na dół teraz i przejść tu w prawo. Być może to mnie doprowadzi do jakiegoś przedmiotu. Kurczę, to jest bardzo długi odcinek chyba dzisiaj wyjdzie. No musiałbym chyba godzinne odcinki nagrywać, żeby do 90 wyrobić się na właśnie... Na właśnie Ligę Pokémon. Dobra, jeszcze tylko na szybkości zobaczymy, co tutaj będzie nas czekało. Chyba jakieś przedmioty ciekawe. Miejmy nadzieję, że ciekawe. Że opłaci mi się ta cała tutaj wyprawa. Aha, to też chyba można było dostać się z drugiej strony. O, dwójka trenerów. Dobra, to jeszcze na szybkości zobaczmy, co to za przedmiot. Kurde, akurat to biple się musiał skończyć. A niech to. Dobra. Jedziemy. Dobra, wysoka przerzutka i jump. Dobra, jesteśmy. Full restore, o, to mi się przyda. Znaczy, miejmy nadzieję, że nie, ale dobra. Dosyć praktyczny przedmiot. Dobra, stąd dwójką teraz znajmie się już w kolejnym filmie z serii Pokémon Diamond. Tymczasem ja z wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie z serii, w którym Diamond oczywiście będziemy przemierzali Victory Road. Do usłyszenia, cześć!